Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Myślę, że trochę radosnym toniem za oknem. Wiosna. A na wiosnę chyba wszyscy czekali tak naprawdę. Słuchajcie, wiosna w Brzewcu między innymi będzie gościć wyjątkowe wydarzenia muzyczne. Między innymi spotykamy się dzisiaj po to, żeby opowiedzieć o jednym z nich. Z nami ci Dominika Wika, Kowaczok. Co to będzie za wydarzenie? Będzie to koncert, który będzie miał na celu zebranie jak największej ilości pieniążków dla Natalii Tali, która ma zamówienie. Kim jest Natalia Tali? Skąd się w ogóle wzięła idea tej pomocy? Natalia Talik jest ze wspólnego podwórka. Nie było organizowanych koncertów dla niej. Była jedynie akcja, dzięki której ludzie mogli podarować 1% podatku. Czyli wy teraz wychodzicie trochę dalej, prawda? Jak wygląda życie Natalii Talik na co dzień? No jest to ciężko na pewno, jeżeli się patrzy, gdy dziecko cierpi i tak dalej. Są też chwile, gdzie naprawdę można się spokojnie uśmiechnąć i cieszyć z tego, co jest dane. Czy my potrafimy pomagać, tak naprawdę powiedzieć? Oczywiście, że potrafimy. Każdy potrafi pomagać, tylko trzeba chcieć. A z waszego prywatnego doświadczenia, wasi znajomi, czy wasi znajomi dostrzegają jakieś takie problemy ludzi? Czy wy dostrzegacie tak? Jak wygląda z waszego punktu widzenia pomoc innym? Po prostu, tak jak kolega powiedział wcześniej, że trzeba chcieć. Trzeba po prostu dążyć do tego, żeby innym pomóc, bo niektórzy naprawdę mają gorzej. I to właśnie ciężko się patrzy, gdy ktoś cierpi i gdy ktoś nie ma tego wsparcia u kogoś, więc my próbujemy jakoś to pomóc. Jakoś próbujemy właśnie pomagać ludziom. Na pewno nie chcemy zakończyć tego na jednym koncercie. Czy my, widząc osobę, która jest źle, potrafimy się z tą osobą integrować? Bo z reguły bywa tak, że odstawiamy te osoby gdzieś na bok, chyba niesłusznie, prawda? Tak, nie powinno tak być. Moim zdaniem uważam, że jest to niezgodne z tym i każdy człowiek na jakiś swój sposób jest bardzo ceniony, powinien być ceniony. Uważam przede wszystkim, że każdego powinniśmy szacunkiem darzyć i nic więcej chyba. Tak więc, czego możemy się uczyć od Natalii? Natalii możemy uczyć się chęci życia, mimo wielu przeciwnościom. Powiedzcie na drodze proceduralnej, jak wygląda organizacja takiej imprezy? Czy jest to droga przez mękę, czy jednak da się spotkać ludzi, którzy idą z ochoczo takiemu pomysłowi naprzeciw? No ja uważam, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą mieć pomoc, ale niestety nie wiedzą od czego zacząć, więc ktokolwiek ma jakieś pomysły, ktokolwiek kogoś zna, kto potrzebuje tej pomocy, to nie wniesie tą pomoc, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Kiedy się spotyka na tym koncercie? Na koncercie spotykamy się 28 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Brzewcu. Na którą godzinę zapraszamy godzin? Zapraszamy już od godziny 14 do godziny 21 przewidujemy czas trwania naszej imprezy. Mam nadzieję, że każdemu się spodoba i wam będzie dobre. Przypomnijmy ludziom, jaka będzie główna idea, co chcecie przekazać przez to ludziom, z czym oni powinni wyjść z tego koncertu? Z uśmiechem na twarzy, to na pewno. Bo nie mamy muzyki jednolitej, mamy raczej dużo zespołów różnych, mamy przede wszystkim żywczanów, mamy różne grupy hip-hopowe, mamy grupy rockowe, także zapraszamy każdą grupę, która sobie ma jakąś ulubioną, żeby przyszli i posłuchali. Czyli co, Kuba? Pomagajmy? Pomagajmy. Także z naszej strony to wszystko będzie, ze strony redakcji możemy powiedzieć tylko jedno. Przyjdźcie na ten koncert, bo warto. Patrzcie na innych wokół, jak widzicie jakąś krzywdę ludzką, pomagajmy, naprawdę uczmy się tego od Ciebie. Każdy wymaga szacunku i jest tego wart. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję.